opowiedzieć o tym, czy filmy katastroficzne mogą nas czegoś nauczyć. Po co nam są te filmy katastroficzne? Kino gatunków, bo o kinie gatunków właśnie będziemy dzisiaj przede wszystkim mówili. Kino gatunków to w ogóle taki koncept, taki twór w filmoznawstwie, który, no właśnie, w ogóle moglibyśmy się zastanowić, czego nas uczy. Bo ja będę chciała Państwu opowiedzieć o filmach katastroficznych jako takich, natomiast będę się chciała też właśnie zastanowić dzisiaj nad tym, czym jest kino gatunków i przekonać Państwa do tego, że kino gatunków to bardzo ciekawa i bardzo interesująca do badania i przyglądania się rzecz. No ale właśnie, zanim dojdziemy do filmów katastroficznych jako takich, zastanówmy się przez minutkę, czym w ogóle jest gatunek filmowy. My słowo gatunek, no jest to dla nas słowo oswojone, prawda? My to słowo znamy, rozumiemy je, wiemy, co ono znaczy, wiemy, że są gatunki drzew, wiemy, że są gatunki psów, tak, i tak dalej, i tak dalej. No ale to słowo gatunek niby świetnie w filmie oswojone, no bo przecież kiedy Państwo decydujecie się obejrzeć wieczorem film, to właściwie jest to pierwsza z rzeczy, na które zwracacie uwagę. Zastanawiacie się, czy dzisiaj chcielibyście obejrzeć komedię, czy może chcielibyście obejrzeć film wojenny, czy może chcielibyście obejrzeć film katastroficzny. O ile właśnie jest to czynnik najbardziej decydujący o tym, jaki film czy serial danego dnia wybierzemy, o tyle jakby samej koncepcji tego gatunku nie poświęcamy, jak się wydaje, czasami wystarczająco dużo uwagi. No i gdybyśmy mieli ująć to najprościej i powiedzieć sobie, czym jest gatunek i na czym polega kategoryzowanie filmów względem gatunków, no to moglibyśmy spojrzeć na tą tabelę, którą widzą Państwo w tej chwili po lewej stronie i powiedzieć, że gatunek charakteryzuje się tym, że jeśli weźmiemy sobie nazwy różnych gatunków filmowych, to jesteśmy w stanie przyporządkować do nich słowa. Słowa, które te gatunki charakteryzują. A zatem czym jest gatunek filmowy? Co to jest gatunek filmowy? Gatunek filmowy jest tym, za co go wszyscy uważamy. Jest pewnym stałym konstruktem kulturowym, pewnym konstruktem, który steruje naszym odbiorem danego filmu. Jak przebiega to sterowanie? Zaraz postaram się Państwu pokazać. Bardzo ważnym elementem dla mnie, przynajmniej w kategoryzowaniu kina gatunków, jest tytuł filmu. Dlaczego? Dlatego, że jest on niezwykle ważny właśnie w kontekście kina katastroficznego, o którym chcemy sobie powiedzieć. Zastanówmy się dosłownie przez pół sekundy nad tym, czym jest tytuł filmowy i po co on jest. Po co film ma tytuł? Film ma tytuł przede wszystkim po to, żeby przyciągnąć nas do kina, tak? A zatem tytuł musi być jaki? No, musiałby być w miarę krótki, taki, żebyśmy mogli go zapamiętać. Musiałby być w miarę chwytliwy, to znaczy taki, który jest dla nas interesujący, po przeczytaniu którego myślimy, aha, chciałbym ten film zobaczyć. Musi jakoś nieco streszczać fabułę, no bo jeśli wybieram film patrząc na jego tytuł, no to musiałabym mniej więcej z tego tytułu umieć wyczytać, o czym ten film będzie i w pewien sposób ma ustawić oczekiwania widzów wobec danego filmu. I takim najbardziej prozaicznym, prostym przykładem tego, jak tytuł może sterować naszym odbiorem, są, proszę Państwa, tytuły horrorów. Proszę spojrzeć. Horrory mają bardzo charakterystyczne tytuły. Horrory mają najczęściej tytuły, które składają się z jednego słowa. Przynajmniej takie horrory, które właśnie od razu mają nam dać znać, co to będzie. Składają się z jednego słowa, ale w oryginale to słowo poprzedzone jest pewnym ważnym elementem. Proszę teraz zobaczyć, jeśli ja powiem Państwu, że film nazywa się Window, albo film nazywa się Dog, albo film nazywa się Visit, albo film nazywa się Guest, no to jakby nie wzbudza w nas żadnych specjalnych emocji. Ale proszę zobaczyć, kiedy ja dodam ten element the i powiem, że to jest the boy, the forest, the window, the guest, to de wskazujące na tą konkretną rzecz, na ten konkretny las, na to konkretne okno, na tego konkretnego gościa, powoduje, że budzi się w nas przerażenie.
Dlaczego ono się w nas budzi? Dlatego właśnie, że od dzieciństwa wychowywani jesteśmy do odbioru kina gatunkowego. I my te filmy znamy, my je już widzieliśmy i wiemy, że jeśli coś nazywa się The Guest albo The Forest, to my tego lasu i tego gościa musimy się zacząć bać. No ale mamy mówić nie o horrorach, tylko o kinie katastroficznym. A zatem spójrzmy, czy tytuły filmów katastroficznych też są w jakiś sposób znaczące. Od razu mogę zdradzić, że są. Proszę spojrzeć na przykłady. Filmy katastroficzne mają różne tytuły, zróżnicowane tytuły, ale te tytuły jesteśmy w stanie wewnątrz tego gatunku dość jasno i precyzyjnie podzielić. Proszę spojrzeć. Mamy tytuły, które określają nam zjawisko. Zjawisko, które będzie związane z katastrofą, którą będziemy oglądać. Jeśli film nazywa się Wulkan, Fala, Wielka Woda, Twister, Tornado, no to jest sprawą oczywistą, że będziemy mieli do czynienia z filmem katastroficznym, a na dodatek, proszę zobaczyć, jest ustawiony nasz odbiór, bo wiemy, jakiej katastrofy mamy się w tym filmie spodziewać. Może to być wskazanie winnego w pewien sposób. Tutaj możemy podciągnąć pod te kategorie takie tytuły jak Żywioł, Epidemia, Epidemia Strachu. Ja pokazuję Państwu też te filmy nie bez powodu, bo mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu sięgną Państwo wieczorem po filmy katastroficzne. Jeśli Państwo nie widzieli tego filmu Epidemia Strachu, to ja go bardzo serdecznie polecam z tego prozaicznego powodu, że jest to film, proszę Państwa, który powstał bardzo dawno temu, a opowiada dokładnie, kropka w kropkę, historię tego, jak rozprzestrzenił się po świecie koronawirus i co ciekawe, cały film zaczyna się od nietoperza, więc bardzo Państwa do tego filmu zachęcam, bo to trochę taki film powstały wcześniej, a dokumentujący to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia niedawno na własnej skórze. Kolejną grupą tytułów mogą być toponimy, nazwy miejsc, tak? Greenland, Grenlandia, Góra Dantego i tak dalej, czyli wskazanie konkretnego miejsca, gdzie ten koniec świata się zacznie, albo gdzie on się odbędzie, tak? Bo musimy pamiętać o tym, że filmy katastroficzne to nie tylko te filmy, które opowiadają o końcu świata, ale także takie filmy, które opowiadają o końcu jakiegoś mniejszego świata, czyli jakiejś pewnej społeczności, takie jak na przykład film Poseidon, dziejący się na statku. To też filmy związane z kosmitami oczywiście, czyli takie filmy jak znany nam świetnie Dzień Niepodległości. Ale my dzisiaj mówimy przede wszystkim o takich filmach, w których ma skończyć się świat, więc najczęściej to jest to miejsce, gdzie rozegra się główna akcja filmu. Kolejna grupa tytułów, proszę zobaczyć, to takie tytuły, które mówią nam koniec nadchodzi, koniec jest bliski. Epicentrum, Armagedon czy Ostatni brzeg. To takie tytuły, które mówią nam koniec jest blisko. Proszę się go spodziewać. Ostatnia, przedostatnia właściwie grupa tytułów to takie, które podają nam konkretny termin końca świata, czyli Dzień Zagłady, Pojutrze lub 2012. Całe szczęście rok 2012 minął i koniec świata nie nastąpił, ale właśnie jest cała grupa filmów, które prawda wskazują nam konkretny moment, kiedy to się wydarzy. No i ostatnia grupa filmów reprezentowana przez film, który jak myślę większość z Państwa widziała, bo jest to produkcja Netflixa, czyli Ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które mówi nam nie patrz w górę, bo tam jest coś, czego nie chcesz zobaczyć. Porzucając na chwilę temat tytułów, choć jakby nie do końca, bo właśnie mamy sobie powiedzieć o tym, czym jest gatunkowość tak naprawdę i już wiemy, że możemy ją rozpoznać w tytule. Wiemy też oczywiście, że możemy wejść na Filmweb, prawda, i sprawdzić sobie, do jakiego gatunku należy dany film, ale my chcemy dzisiaj nauczyć się to rozpoznawać sami. Musimy sobie też powiedzieć króciutko o cechach, które charakteryzują gatunki filmowe. Już Państwu tłumaczę, o co chodzi. Gatunki filmowe to taki konstrukt, taka koncepcja, która opisana przez badacza Charlesa Altmana mówi, wszystkie gatunki filmowe, wszystkie jakie Państwo znają, nieważne czy to film katastroficzny, czy western, czy horror, czy film wojenny, czy komedia, to jest zupełnie bez znaczenia, wszystkie filmy należące do kina gatunków
charakteryzują się siedmioma cechami identyfikacyjnymi. Jest siedem elementów, które odnajdując w danym filmie, pomagają nam zidentyfikować dany gatunek. No i teraz jakie to są elementy? Po pierwsze to jest dualizm. Dualizm, który jest bardzo prosty, zarówno do wyjaśnienia, jak i do rozpoznania. Dualizm to po prostu opozycja w świecie przedstawionym filmu. Opozycja dobro-zło, opozycja złoczyńca-policjant w filmie sensacyjnym lub w przypadku naszych filmów katastroficznych opozycja natura-cywilizacja lub, co bardzo ważne, równie ważne, jeśli nie nawet najważniejsze, opozycja środowisko-kontra-pieniądze. Czemu te pieniądze są tutaj takie ważne? Do tego dojdziemy za chwilkę. Kolejny element, kolejna cecha identyfikacyjna to powtarzalność. Powtarzalność, no, która sama w sobie, w samym słowie niesie nam już informację o tym, prawda, co to jest. Powtarzalność, czyli pewna identyfikacja danej konwencji, pewne oczekiwanie tego, jakie doznania, jakie emocje wzbudzi w nas dany film, tak? No jeśli chcę popłakać, to oglądam komedię romantyczną, bo wiem, że na końcu się wzruszę. Jeśli chcę się bać, to oglądam horror. No to są sprawy zupełnie oczywiste. Powtarzalność polega na tym, że wiemy, kto co ma robić, w sensie jaki bohater reprezentuje jakie postawy życiowe. Wiemy, co oznaczają różne przedmioty, rekwizyty pojawiające się w filmie, jaką one mają symbolikę, jakie znaczenia ze sobą niosą. Wiemy, co znaczą różne gesty, wiemy, co znaczą różne sceny. No tu prosto, wiesz, gdybym miała jakiś przykład taki prozaiczny podać, no jeśli Państwo widzą parę całującą się w deszczu na moście, no to świetnie Państwo wiedzą, że mają Państwo do czynienia z filmem komedią romantyczną, bo my wiemy, że oni na końcu muszą w tym deszczu na moście się całować, prawda? Można, proszę Państwa, i tutaj trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, można wychodzić poza cechy gatunkowe, no bo Państwo mi powiedzą, no dobrze, no ale przecież nie każdy film należący do kina gatunków jest dokładnie taki sam, nie każdy film katastroficzny jest taki sam, nie każdy horror jest taki sam. No i tak i nie, o czym powie nam zaraz kumulacyjność, ale zostając jeszcze na sekundę przy powtarzalności. Można wychodzić poza ramy kina gatunku, tak? To znaczy chcę nakręcić film katastroficzny, ale trochę chcę tam dodać takiego swojego autorskiego sznytu. Tak robi przecież reżyser filmu i scenarzysta filmu Nie patrz w górę. To nie jest klasyczny film katastroficzny, bo to film katastroficzny z elementami czarnej komedii, prawda? No więc możemy wyjść poza ramy kina gatunków, ale żeby utrzymać widza w poczuciu, że ogląda film należący do kina gatunków, nie możemy z tym oczywiście przesadzać. No bo tutaj jest to jasne, myślę, i zupełnie oczywiste, że mamy do czynienia w popkulturze, w kulturze w ogóle, z dwoma rodzajami widzów i z dwoma rodzajami twórców filmowych. Jedni to tacy, którzy cenią sobie powtarzalność, to znaczy cenią w filmie to, że wiedzą, czego się mogą spodziewać, bo na tym przecież prozaicznie rzecz ujmując kino gatunku polega, że Państwo idą do kina albo włączają film na platformie streamingowej i wiedzą Państwo, co będzie. Wiedzą Państwo, jak to się skończy, wiedzą Państwo, jak potoczą się losy bohaterów. No więc jedni widzowie i twórcy to ci, którzy czerpią satysfakcję z powtarzalności, natomiast drudzy widzowie i twórcy to ci, którzy czerpią satysfakcję właśnie z zabawy konwencją, czyli zbawienia się tymi elementami gatunkowymi i mieszania ich. Można oczywiście wyjść zupełnie poza ramy gatunkowe i zachowywać się jak Quentin Tarantino, tak? Czyli brać w ogóle sobie różne elementy z różnych gatunków, miksować je, wrzucać do shakera, tak? I wylewać i zobaczyć, co wyjdzie. Tak też oczywiście można, z tym, że tych filmów nie kategoryzowalibyśmy już jakby w ramy kina gatunkowego, tylko powiedzielibyśmy, że jest to jednak kino swego rodzaju autorskie, prawda? No i teraz kumulacyjność, która jest bardzo ważna i związana właśnie z tą powtarzalnością. Kumulacyjność mówi nam, proszę Państwa, że kino gatunków to rozpoznawalne motywy. To jest gromadzenie pewnych tekstów, wszystkich tekstów, które należą do kina gatunków, grupowanie ich, ale nie zamykanie tego zbioru. Znowu, najprościej rzecz ujmując, każdy twórca
filmu należącego do gatunku kino katastroficzne będzie dodawał w tym nowym filmie jakiś swój element. Będzie zmieniał pewne rzeczy mniej lub bardziej, będzie go lekko ten gatunek modyfikował. I my zbieramy te modyfikacje, zbieramy te różnice, wrzucamy do tego worka, który nazywa się kino gatunków, i zestaw tych cech charakterystycznych zaczyna nam się w ten sposób powiększać. Tak? Czyli to jest to, co mieliśmy na pierwszym całkiem slajdzie. Było napisane, że kino gatunków to powtórzenie z różnicą. No to właśnie to. To jest ta kumulacyjność. Zbieramy każdą nową rzecz, która się pojawia, i wyciągamy z niej nowe elementy, dorzucając je do wspólnego zbioru, czyli czerpiemy z jakiegoś wzoru, ale jednocześnie mamy na ten wzór dalszy wpływ. Przewidywalność to jest sprawa oczywista. Przewidywalność, po co ja oglądam ten film, w jakim celu ja oglądam ten film. Chcę płakać, chcę się bać, to powiedzieliśmy. No i na dodatek przewidywalność to jest to, co muszą sobie Państwo uświadomić, kiedy następnym razem włączą Państwo film gatunkowy, to jest to, co jest w kinie gatunków dobrego. Jeśli Państwo następnym razem wyjdą z kina i powiedzą zdanie: ten film mi się nie podobał, bo ja wiedziałem, co się stanie, to powinno Państwu uświadomić, że mieli Państwo do czynienia z kinem gatunków i że tak właśnie miało być, że reżyser chciał, żeby Państwo wiedzieli, czego się Państwo mogą spodziewać. Nostalgiczność to jest taka kategoria nieco trudna w odniesieniu do większości gatunków, bardzo łatwa do wyjaśnienia w przypadku kina katastroficznego. Nostalgiczność to, proszę Państwa, nic innego, tylko tęsknota za czasem minionym. No i w przypadku kina katastroficznego sprawa jest oczywista. To tęsknota za czasami, kiedy było dobrze, kiedy było spokojnie, kiedy ziemia była miejscem bezpiecznym. Tak? Więc tu ta nostalgiczność akurat zupełnie pięknie nam się tłumaczy, ona się wydaje być wręcz skrojona pod kino katastroficzne. Symboliczność, charakterystyczna ikonografia i charakterystyczne dźwięki to znowu rzecz bardzo prosta. Jak sobie Państwo wyobrażą jakikolwiek gatunek filmowy, które Państwo znają, to zawsze w tym gatunku pojawią się jakieś charakterystyczne obrazki, sceny, elementy, dźwięki, które będą Państwu mówiły bez informowania, co to za tytuł i jaki to gatunek, że to właśnie film należący do tego gatunku. Włączą Państwo telewizor, zobaczą Państwo na ekranie skrzypiące drzwi w ciemnej nocy, będą Państwo wiedzieli, że oglądają Państwo horror. Zobaczą Państwo dziewczynę na moście rzucającą do rzeki obrączkę, będą Państwo wiedzieli, że to jakiś melodramat, tak? Że tutaj jakiś dramat się rozgrywa. Zobaczą Państwo taką kulkę siana toczącą się po piaszczystym podłożu, będą Państwo pewni, że oglądają Państwo western. To jest po prostu to. Czyli takie bardzo charakterystyczne elementy, które mówią nam: masz do czynienia z komedią, kinem katastroficznym. W przypadku kina katastroficznego to znowu jest bardzo proste, bo jeśli włączycie telewizor i zobaczycie kometę albo tajfun, albo pękającą ziemię, no to będziecie wiedzieli oczywiście, jaki film oglądacie. No i ostatnia rzecz to funkcjonalność. Funkcjonalność, która mówi, że kino gatunków wypełnia pewną rolę społeczną. Kino gatunków nas edukuje, tak można by to ująć. A zatem, znowu wracając do horroru, dlaczego morderca morduje w horrorze? Dlatego, że on oczyszcza świat ze zgnilizny i zła w swoim mniemaniu. Tak? Proszę pamiętać, wyznaczniki horroru. W horrorze nie wolno robić rzeczy nielegalnych, tak? Rzeczy takich jak picie alkoholu, czy też stosowanie innych używek. To są rzeczy, które jeśli zrobimy, to morderca na pewno nas dopadnie, bo jak powiedziałam, oczyszcza świat ze zgnilizny. No ale my chcemy, żeby na końcu horroru ten morderca zginął, prawda? Bo morderca, nieważne czy jest żywą postacią, czy duchem, on oczyszcza świat z pewnego grzechu. Zawsze tak jest, prawda? On się mści, ale oczyszcza świat ze złych ludzi, którzy mu coś złego zrobili. Dlaczego on musi zginąć? No dlatego, że dobro musi zatriumfować. Gdyby on wygrał, to zło by zwyciężyło, a wtedy ten dualizm dobro-zło nie byłby dla nas przekonujący, bo my chcemy, żeby świat był dobry. No i właśnie, a jaka jest funkcja kina katastroficznego? Tego się za sekundę dowiemy. Pytanie takie tutaj na koniec, które bym postawiła, to pytanie, czy można mieszać gatunki. No jak już powiedziałam wcześniej, wiemy po filmie Nie patrz w górę, że
tak i że nawet przy kinie katastroficznym to może zdać egzamin. No i teraz szybciutko, proszę Państwa, przyjrzyjmy się schematowi kina katastroficznego, czyli takiemu schematowi, który realizuje punkt po punkcie każdy film należący do kina katastroficznego właśnie. Ja je postaram się tak szybciutko omówić, bo liczę na to, że Państwo wieczorem sięgną po jakiś film katastroficzny, przyjrzą się temu i właśnie powiedzą, aha, to jednak rzeczywiście tak jest. Kilka punktów omówię szerzej, ale generalnie powiem to tak szybciutko i w dużym skrócie. Na początku filmu katastroficznego musimy zobaczyć świat taki, jakim go znamy dziś. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku filmów katastroficznych ta długość wprowadzenia jest dość krótka. Nie mamy czasu na długie rozpoznanie normalnego świata, bo czekamy na kataklizm. Pierwsze symptomy katastrofy. Zaczyna bulgotać woda w rzece albo w jakiejś fontannie, zaczyna gdzieś pękać jakaś ziemia. Są jacyś ludzie, którzy to widzą, obserwują, ale nie wiedzą jeszcze, co z tym zrobić. Potem pojawia się bohater. Bohater, który najczęściej jest jakimś naukowcem, ale uwaga, ten naukowiec to nie taki zwykły naukowiec. To musi być ktoś z kłopotami rodzinnymi, ktoś z jakimiś problemami typu, no nie wiem, alkoholizm, musi mieć jakieś głębokie problemy rodzinne, może być bardzo zdolny, ale jest nikim, bo nie stać go było na studia. Może to też być bohater dyskryminowany i bohaterem dyskryminowanym, proszę Państwa, w filmach katastroficznych jest zawsze kobieta naukowczyni. Zawsze. W filmach takich jak Wulkan, Wielka Woda, czy wspominane już dzisiaj Nie patrz w górę, to kobieta, która mówi, co się stanie, która ostrzega przed kataklizmem, która mówi, uważajcie, będzie traktowana jak mała dziewczynka przez dorosłych facetów i będzie jej mówione, jak w filmie Nie patrz w górę, kicia, ty sobie tutaj siedź w kącie i się nie odzywaj, bo dorośli rozmawiają. Tak? Więc proszę na to zwrócić uwagę, kiedy Państwo będą oglądali filmy katastroficzne, ta rola kobiety naukowczyni jest tutaj bardzo ciekawa. Bohater zauważa problem, zaczyna obserwować te symptomy, widzi, że coś się dzieje. Zaczyna informować swoje najbliższe osoby, ale w związku z tym, że ma kłopoty rodzinne, te osoby często lekceważą jego ostrzeżenia. Bohater informuje władzę, mówi, proszę zamknąć linię metra, proszę ewakuować północną półkulę, jak w filmie Pojutrze, proszę odwołać jakieś wydarzenie, jak w filmie Wielka Woda, proszę odwołać regaty, bo trzeba spuścić wodę z tamy i tak dalej. Oczywiście nikt mu nie wierzy, tu pojawia się ta opozycja środowisko pieniądze. Władza to politycy, politycy, dla których ważniejsze są pieniądze niż ludzie, jak można odwołać, jak można zamknąć, jak można ewakuować, to będzie dużo kosztować, to będzie problematyczne, nie możemy tego zrobić. Brak reakcji, nikt nie reaguje, bohater rozstaje się z rodziną, często to jest jakieś dziecko, które miał pod opieką, które gdzieś odsyła, żeby było bezpieczne, bo on musi zacząć walczyć o przetrwanie ziemi. Katastrofa. Przychodzi ten moment kulminacyjny, w którym spada kometa, bo proszę pamiętać, kosmos nas nie lubi w filmach katastroficznych. Ja myślę, że to głównie dlatego, że zostawiamy tam strasznie dużo śmieci. Komety czy meteoryty to jest taki bardzo klasyczny element kina gatunków, bo one są spektakularne, tak? Jak przywali w ziemię kometa, prozaicznie rzecz znowu ujmując, no to wtedy dobrze będzie ta ziemia wybuchać. Jeśli to jest jakiś kataklizm taki ziemski, no to trzeba się trochę bardziej postarać, żeby on był właśnie spektakularny, a komety i meteoryty robią tutaj swoje. Próbujemy się ratować, podejmujemy jakieś pierwsze działania, mniej lub bardziej udane i uwaga, bardzo ważna rzecz, zaczynamy ratować dobra kultury. Kiedy obejrzą Państwo jeden film katastroficzny, pewnie nie zwróciliby Państwo do tej pory, bo teraz już zwrócicie, bo Wam o tym powiedziałam, nie zwrócilibyście na to uwagi. W filmach katastroficznych w pierwszej kolejności opróżnia się muzea, wywozi się obrazy, wywozi się rzeźby. Ludzie, kiedy wiedzą, że będzie koniec świata i są jakieś schrony, przekazują dobra kultury, które mają. Bardzo to jest symptomatyczne w filmie Pojutrze, kiedy bohater, pamiętacie, to jest taki film, gdzie oni siedzą w bibliotece i ogrzewają się paląc książki. Jeden z bohaterów trzyma kurczowo Biblię Gutenberga, pierwszą drukowaną książkę. Mówi, tego nie wolno Wam spalić, to trzeba ochronić, to jest dobro naszej cywilizacji. I proszę zobaczyć, ta Biblia Gutenberga powróci do nas w filmie Nie patrz w górę, bo
jak zostanie opisane totalne zezwierzęcenie tego bohatera, biznesmena, który chce z komety, która ma zniszczyć Ziemię, wydobyć te surowce naturalne, które są potrzebne do tworzenia telefonów komórkowych. No właśnie tak to zostanie opisane. To jest człowiek, który jest trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie, to jest ten, który kupił Biblię Gutenberga, a potem ją zgubił. Tak? Czyli dobro kultury jako to, co utrzyma cywilizację. Proszę o tym pamiętać. My w cywilizacji zachodniej jesteśmy oparci na pięknie, na kulturze i na sztuce. To nas odróżnia od barbarzyńców. Potrzebujemy ochronić kulturę, żeby przetrwać. Udana konfrontacja z kataklizmem, udaje nam się coś powstrzymać, coś nam się udaje, no ale w tym momencie nadchodzi informacja o prawdziwym kryzysie. To nie jest ten moment, w którym uratowaliśmy świat, najgorsze dopiero przed nami. Wszystko zaczyna się psuć, wszystko zaczyna iść nie tak, łamią się od wiertła, które mają rozwiercić kometę, drony nie startują, no dzieje się cała masa różnych rzeczy, które zaczynają nie pozwalać nam wierzyć w to, że świat można uratować. Ginie ktoś ważny lub ktoś ważny jest w wielkich opałach, często to jest właśnie na przykład dziecko głównego bohatera. Zaczyna następować ewakuacja, ale jest za późno. Na ewakuację, bohater ratuje rodzinę i sytuację, kataklizm uderza ponownie, to ważne, on musi uderzyć po raz trzeci, żebyśmy nie myśleli, że jest tak dobrze. Bohater i rodzina ponownie znajdują się w opałach, heroiczna decyzja bohatera o ratowaniu świata, astronauci decydują, że uderzą w kometę, żeby ją wysadzić, pomimo tego, że mają dzieci na Ziemi, ale żeby je ochronić, to chcą poświęcić swoje życie, tak będzie na przykład w filmie Dzień Zagłady lub w pewnie dobrze znanym Państwu Armagedonie, tak, w którym Bruce Willis poświęca się dla dobra świata i dla dobra swojej córki. No i ocalenie w ostatniej chwili, czyli oczekiwanie w napięciu na to, czy się udało. Tu mamy dym, sadzę, brak łączności, ten moment, w którym czekamy, czy świat udało się uratować. Na szczęście najczęściej, choć nie zawsze, jak mówi film Nie patrz w górę, się udało. No i teraz finał, funkcjonalność kina katastroficznego. Tym razem wygraliście, mówi natura, ale zostaliście ostrzeżeni. Jest za późno na ratunek, mówi nam film Nie patrz w górę, a zatem lepiej nie patrzcie w górę. Tak? Czyli zobaczcie, filmy katastroficzne do tej pory mówiły nam, wszystko jest dobrze. Teraz mówią nam, to już się nie uda. No i teraz słowo podsumowania. Czy filmy katastroficzne mogą nas czegoś nauczyć? Mogą, proszę Państwa, pod warunkiem, że będziemy chcieli dostrzec w nich samych siebie, że będziemy chcieli zobaczyć, że one opowiadają o nas, że te kataklizmy, które pojawiają się w kinie katastroficznym, to są kataklizmy, które my wywołujemy na co dzień. No a gdybym miała do tego podejść bardziej prozaicznie, to powiedziałabym, że tak, filmy katastroficzne uczą nas także tego, jak przetrwać w obliczu katastrofy. I ilu z Państwa przeżyło kiedyś trzęsienie ziemi? No prawie nikt. Wszyscy z Państwa wiedzą, że wtedy należy schronić się pod framugą drzwi, prawda? Bo to jest to miejsce, które nas ochroni. Wiemy komu i w jaki sposób mamy pomagać. Wiemy, jak mamy opatrywać rany. Wiemy, jakie zapasy mamy gromadzić. To są te rzeczy, o których uczy nas i o których mówi nam kino katastroficzne. No i nie wiem, czy optymistyczna myśl na koniec, czy filmy katastroficzne nas czegoś uczą. No, uczą nas bardzo wiele. Tylko chciejmy nie musieć z tej wiedzy kiedyś skorzystać. Bardzo Państwu dziękuję.